Dojechaliśmy już do Warszawy, mamy godzinę 9:25, my dojechaliśmy tak około pół godziny temu i cóż, będziemy sobie zaczynać nasz turniej. No my z tatą gramy tak jakby w turnieju Matisofta, bo jest równolegle turniej Galaktyki w ogniu, także niestety my z tatą gramy w tym samym turnieju, natomiast Grzesiek z Maćkiem też od nas lubi nagrał w drugim, więc bylebyśmy teraz tylko na siebie nie trafili. Będziemy grać 5 gier, dzisiaj 3, jutro 2, także zanim się ten materiał pojawi, troszeczkę czasu pewnie minie, ponieważ jak to oglądacie, wyszły 2 nowe Battle Forcy, o których nie będę mówić w tym filmie, zrobię osobny film o nich. No i cała ekstrawaganza, o której będę musiał też coś nagrać i powiedzieć, prawda, co tam pokazali. Może ktoś akurat jeszcze nie miał okazji zobaczyć, albo nie miał czasu i będziemy sobie obejrzeć taki film. Także myślę, że będzie to całkiem przydatne. Wracając do turnieju, mamy, jeśli się nie mylę, 28 osób w naszym turnieju. Jestem jednym z 2 graczy Republiki, bo jest chyba tylko 2, także to jest dosyć interesująca statystyka. Standardowo po filmie będziecie mieć link do turnieju w opisie, żebyście sobie tam mogli przejrzeć, jak tam poszło. No i cóż, trzymajcie kciuki za 5-0. Jeśli będzie 5-0, to zrobię materiał z Ameryki. Galaktyka w ogniu, zaczynamy. To są te pomieszczenia i tutaj kończymy. Sędzią tej części jest Mateusz Podgórski, który jest teraz na dymku. Ta część Matisof Gaming Club do końca. Każdy stół jest ponumerowany z logo stołu i z numerem. Będzie sędziował Oskar. Także brawa dla sędziów. Ja mogę jedno zdanie wtrącić. Ja tylko chciałem przypomnieć, że sędzia jest od tego, żeby rozstrzygać sytuacje sporne, więc jeżeli gracze są w stanie się dogadać, to najpierw spróbujcie się dogadać. No. Dopiero jak obie strony stoją tak przy swoim się nie da dogadać, to wtedy proszę wołać sędziego. No. Jest was tu dużo i po prostu będzie to technicznie trudne. Słuchajcie, a propos jeszcze takiego słowa komentarza, nie ma dzisiaj z nami gości, którzy mają invite, więc to było ustalone z nimi, że to jest turniej, na którym już mamy sporą grupę, między innymi Oskar, że to jest miejsce, w którym no, 2 osoby z nas wyjadą po jutrzejszym dniu z zaproszeniem na Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych. O nagrodach za chwilę będę mówił, invite pokażę, oryginał, kopię sobie zrobiłem na później. Serdecznie witam przede wszystkim, bo jest duża grupa gości spoza Warszawy i okolic. Józefów też się do tego zalicza, więc witam siebie, Grzesiu, Janku, ale tak naprawdę wielkie brawa dla wszystkich, którzy przyjechali dzisiaj. Chciałbym także przywitać serdecznie Olę i Justynę, które bardzo mi pomagały przy organizacji. Grają, czekamy Agnieszka, jak wrócisz do grania, ale wielkie brawa dla grających dziewczyn. Czy ktoś jest po raz pierwszy, bo te turnieje 2, Galaktyka i Matisof Gaming Club jako Store Championship, będą się wliczały do rankingu Galaktyki czwartej edycji, czwartego sezonu Galaktyki. Krzysiek już zrobił tam wyliczenia, ja to wszystko później po Galaktyce opublikuję. Kolejna, piąta Galaktyka będzie miała miejsce 4 listopada i finał w styczniu. Wszystko się zapowiada, że będziemy tutaj, bo 4 listopada, ponieważ do końca grudnia Dragon jest no po prostu nieczynny, tak? Ale nie ma co narzekać, miejsce jest, można grać, na głowę nie kapie, to lecimy. Witamy też wszystkich, którzy są po raz pierwszy na turnieju. Kto jest taką osobą? Jedna ręka, tutaj nie. Brawa na nim. Młodych legionistów rośnie. Franek tutaj najmłodszy gracz, dzisiaj będzie grał. Apetyt na bilet jest, poleci z tatą. Wielkie brawa dla niego.
Dobrze. Słuchajcie, jeszcze a propos, przejdę teraz do sędziów. Oczywiście jest tak, Mateusz sędziuje lewą stronę, Oskar drugą, ale w razie czego się wymieniają i wspierają. Proszę pamiętajcie, chciałbym, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że sędziowie mają swoją talię rozkazów w wyniku upartej dyskusji, skalowania, no po prostu przeginania w grze, mogą wręczyć minus jeden victory point. Jeśli drugi raz włączą, wręczą minus jeden victory point, za trzecim dziękujemy graczowi z rozgrywki. Mówię to jasno, prosto, to jest oczywiście emocje, bo gramy o jakieś fajne rzeczy, ale proszę wierzcie mi, że każdy wyjdzie dzisiaj czy jutro z nagrodami, jest ich sporo, sponsorzy też tutaj ładnie się popisali, więc to nie jest tak, że nikt nie wyjdzie z niczym, oczywiście bilet, zaproszenie jest fajne, ale nie zapominajmy, to jest Galaktyka, gramy przede wszystkim, żeby mieć z tego fun. Tak jest. A propos czasu, to jest ok, żeby zawołać sędziego i zwrócić mu uwagę, że przeciwnik wolno gra i żeby poprosić przeciwnika, żeby szybciej grał. To nie jest niemiłe wobec przeciwnika. Koło godziny powinniśmy już być pod koniec drugiej tury albo zaczynać trzecią. Tak, żeby był taki wyznacznik, jak w miarę szybko trzeba grać, żeby skończyć tę grę. Dokładnie. To miejsce, w którym stoi Krzysiek, to jest stół streamowy. Będziemy, sędziowie będą wybierali ciekawy matchup, to nie musi być top, ale ciekawe armie, fajnie pomalowane i będą, a może nie, to już ich zostawiam im, i będą zapraszali i nie można odmówić ile w jedną stronę, do pokoju numer 3. I to nie jest Endor. No to jest Endor, zapraszamy do Endoru, do pokoju numer 3. W pokoju numer 3 zabrania się palenia, picia, używania brzydkich słów, innych używek, no bo po prostu to jest miejsce streamowe. Generalnie zwracam uwagę na kulturę języka, mamy dużo młodych graczy, więc jak już naprawdę chcecie coś powiedzieć, to cholera jasna, niech będzie takim najcięższym, że tak powiem. No to już tak, właśnie. Dobrze. Konkurs malarski. Słuchajcie, gramy pierwszą bitwę, krótka przerwa, drugą bitwę i wtedy będzie około 45 minut przerwy. W miejscu wskazanym przeze mnie, na karteczkach specjalnie przygotowanych pod tym kątem, będzie konkurs malarski w dwóch kategoriach. Operative Unit i na takiej karteczce zobaczcie, wystawiacie swój model w okręgu, gdzie zaznaczone imię i nazwisko, jak macie jakiś Instagram, Facebook i tym podobne, wpisujecie, jak będę robił fotki, żeby szło to w świat, tak? Więc w tej formule teraz będziemy po prostu przygotowywali kolejne konkursy, bo tam takie małe moje karteczki z imieniem i nazwiskiem, stwierdziłem, że trzeba to zmienić. Więc konkurs malarski w kategorii Master i Padawan. Nawet jak Master przesunie do Padawana, to obiektywna komisja z powrotem przesunie do Mastera, więc nie kombinować. Cały czas trwa konkurs na najlepszy galaktyczny stół. Dzisiaj w tym konkursie jest to stół Oli i Kuby. W ostatnim pokoju to jest planeta Zefo. Tak, z Fallen Order, jak ktoś grał, to wie. Tak w samym rogu, w klasycznym, steropianowym... Chyba 10 numer ma. Numer 10 stół Matisoftu, wykonany w takim retro, fajnym stylu. Dobrze, idziemy dalej, nagrody to zaraz. Zasady Bound, przypominam. Właśnie nie wiem tylko, Jarka szukam. Jarek Wójcicki jest gdzieś. Nie ma Jarka. Dobrze. Nie ma Jarka? Jarek Wójcicki! Jestem. Czy banty będziemy mieli tyle, żeby grać na jednej i na drugiej? Trzy galaktyki masz. Dobrze. Dobrze, to gramy. No i to jest sponsor. Komplet. Więc tak, przypominam, że wprowadziliśmy to też pomysł Jarka z 3D Big Prince, żeby po pierwsza zabity commander operative, osoba z danego turnieju krzyczy banty i będzie później mogła sobie wybrać figurkę banty i to pewnie zrobimy w przerwie, bo po prostu inaczej jakby będzie teraz mi teraz ciężko logistycznie. Sędzia podchodzi, potwierdza, dobra, byłeś pierwszy, pierwsza i ta osoba i tak bawimy się co turę.
tak? Co turek ktoś... Runda. Przepraszam. Dobrze. Co bitwę? Bo ci nie stać. Nawet z Jarkiem nie damy rady. Co bitwę? Dobra. Czy krzyczymy Bounty Galaktyka albo Bounty Władysław? Nie, po prostu... Okej. Lokacyjnie musieli zrealizować. Krzykną z tej strony, to sędzia zlokalizuje, ale można krzyknąć Bounty Galaktyka, Bounty Matisoft i będzie wiadomo, dobra? Ten, kto pierwszy zabije. Dobrze. O idei galaktyki na końcu jeszcze powiem. Chciałbym też podziękować, i to pewnie na końcu zrobię bardziej mocno, ale jak sami widzicie, te nasze turnieje rozrastają się, coraz więcej ludzi, jest nas chyba dzisiaj 58 osób, co na dwudniowy turniej uważam, że jest naprawdę fantastycznym wynikiem, bo to jest logistyka domowa, wszystko wiadomo. Natomiast bez ekipy, która pomagała mi wczoraj ustawiać, pichciła pyszne ciastka, drukowała, przygotowywała koncepcję, wymienię ich wszystkich jutro, ale dzisiaj dla tych, co wiedzą, dla nich, dla sędziów, dla streamerów, dla zarządu wspierającego mnie z Galaktyki, poproszę duże brawa. Brawa są dla zarządu. Tak jest. Słuchajcie, a propos nawet. Tak wygląda trofeum, czyli zaproszenie na Worldsy do Stanów Zjednoczonych. Jak mówię, oryginał zapakowany. Jest napisane Open Before Event. Otworzyłem miesiąc temu. Kilka kart zginęło, wielkie Michał. Tak już było, tak przyszło. A jutro będzie, no słuchajcie, wszyscy. Lecimy już. Jest sporo kart, także każdy wyjdzie z kartą z eventu. Co dalej? Z wpisowego mamy jakby taki starter set, ustawimy się w pięknym za chwilę komunistycznej kolejce, ogonku. Każdy z graczy dostaje kubek, każdy z graczy dostaje gumową z playmatami przygotowaną z logo eventu. Nie wziąłem tej tackę do rzucania kostek, żeby nie było bałaganu. I proponuję, jeżeli jest dwóch graczy, bo każdy otrzymuje, w jednej trzymajcie kostki, w drugiej rzucajcie. Tak, żeby to w miarę możliwości na stole nie było, że tak powiem, chaosu. Do tego, żeby dbając o waszą insulinooporność, każdy dostaje na puszeczkę coli, jedną wodę i uwaga, Lukrecja z Pawłem, Justyna z Pawłem przygotowali nam muffinki Star Wars. Każdy podchodzi, bierze muffinkę i taki zestaw będziemy wydawać, woda, na jutro jest Sprite, no bo jutro jest drugi dzień, więc Sprite. Na jutro dla fanów od firmy Rebel, Lupery, nic się nie stanie, jak zostaną zawiozę do szkoły, do córki, więc... Co to jest? Czy jesteś w stanie to wyjaśnić? To jest taka gra zręcznościowa. Gra zręcznościowa, trzeba kuleczkę pasować w koszyczek. To jest cierpliwość, tak. Więc każdy dostaje jedno. Sporo nagród jutro już losowanych wystawimy. No i co? I to tyle z mojej strony. I na końcu jeszcze raz, zanim zrobimy paring. Pamiętajcie proszę o idei galaktyki, dobra zabawa przede wszystkim, to jest nasz czas, zawsze to powtarzam, nasze święto, zapominamy o pracy, zapominamy trochę o obowiązkach, bawimy się, gramy w tempie, fair i po prostu wszystkim życzę bardzo dobrej zabawy. Jeszcze dwa słowa od ekipy sędziowskiej. Tak, od ekipy sędziowskiej. Miło nam was tu wszystkich widzieć. Stawka jest wysoka, tak? Wielu jest pewnie napalonych na to, żeby zdobyć invite. Natomiast ja też jeszcze raz przypominam, będziemy chodzić i sprawdzać, co się dzieje na stołach. Żeby nie było spiny o jakiś bałagan, nie wiedziałem, że ten tu leży. Dbajcie o to, a my się nie będziemy wtedy czepiać, będziecie mogli spokojnie zagrać swoje gry. Będzie bałagan na stole, będziemy upominać. Będziecie to kontynuować, będą leciały karniaki. Chodzi o to, żeby w czysty, klarowny sposób dojść do tego, żeby ktoś wygrał, przegrał, zagrał fajną grę. Tak? Żeby nie było tak, że ktoś po prostu wygrywa przez jakąś niejasną sytuację, tylko żeby to było clear. Tak, to musi być czyste, ładne, klarowne i zgodne z zasadami. Tak. Także... Jeszcze ode mnie jedno słowo, tak jak powiedziałem wam, jeżeli jest tak, że wy jesteście w stanie coś sprawdzić sami, od tego zacznijcie. Może jest tak, że tam starczy zerknąć z innej perspektywy, albo połączyć te tam krawędzie, żeby zobaczyć, czy jest cover, czy go nie ma, czy jest widoczność, czy jej nie ma.
dopiero jeżeli to się nie uda, to wtedy oczywiście wzywacie nas. Tak samo jak powiedział Krzysiek, jeżeli macie wrażenie, że gra idzie za wolno i jest to wynik drugiej strony, po prostu nie zwróćcie uwagi, że słuchaj, stary, mamy już godzinę, dopiero pierwsza runda, może musimy przyspieszyć, tak? Dopiero jeżeli się też dzieje w ten sposób, że ewidentnie, no jest, wiecie, dwie godziny minęły, wy jesteście w drugiej rundzie, to tak, to jest ten moment, to wcześniej tak, pewnie jest ten moment, żeby wezwać nas, no bo wtedy ewentualnie też możemy zainterweniować, ale to no jednak jest przede wszystkim to jest wasza rola, żeby pilnować zegara, nie? Tak jest. Jest nas dwóch, na dwa całkiem spore turnieje, o wysoką stawkę. Podejrzewam, że będziemy zalatani, więc też proszę was o cierpliwość, być może nie będziemy w stanie podejść od razu. Tak, jeżeli byłoby tak, że po prostu jest do nas kolejka, to też może ewentualnie, jeżeli to dotyczy zasad, możecie zapytać sąsiada, może bez ktoś wie, tak? Bo zadać pytanie otwarte, dopóki jak, no nie ma możliwości uzyskania odpowiedzi, to my oczywiście przyjdziemy. To tak jak powiedział Mateusz, no jest nas dwóch, a was jest tutaj ponad 70. Tak jest. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Proszę posłuchać, bo to jest ważne, bo to już kilka razy nam wyszło. Tak, kiedy będzie ogłoszony koniec czasu. To jest to koniec czasu. Ręce do góry i koniec. Kończymy. Tak? Nie ma rzutu, nie ma ruchu. Nie ma rzutu, nie ma dokańczania rundy, nie ma nic. Koniec. Liczycie tak, jak jest. Ale wcześniej rozumiem, będzie jakoś tam będziecie chodzić i mówić, zostało 15 minut. Tak, więc jak my wam mówimy, zostało 15 minut, to nie zaczynajcie nowej rundy, tylko po prostu dograjcie to, co jest teraz i zacznijcie liczyć punkty. No? Bo potem, jak będzie już koniec czasu, to tak jak powiedział, na twardo. Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jest taka sytuacja, a też postaramy się do tego podejść w ten sposób, że no, na przykład Michał nie pędził do nas zbyt goszczy i nie wziął kart. Pozwoliliśmy mu grać, karty rozkazów są. Nie ma kart jednostek, na szczęście ma bardzo powtarzalne, na jutro będzie miał. No część już ma. Część już nawet ma, jakby jasno mówimy, że tutaj czy było... Czy ktoś ma rebelianckiego speedera i 34, może kartę? Ja mam w samochodzie, a to na przykład pójdę. Poproszę o kolejkę, o ustawienie się w kolejce. Dobra, jest mało czasu, więc słuchajcie, jestem po pierwszej grze, udało się pierwszą grę wygrać, wygrałem 3-0 na hostage'u, mogło nawet dojść do sytuacji, w której byłoby 5-0, pierwszą grę wygrałem 6-0, Miko. Chodźcie, jeden temat. I po prostu grałem też na stole z streamem, także możecie zobaczyć na YouTube, jak gra przebiegała tak w ogóle. Dzisiaj po trzech grach. Drugą grę udało mi się wygrać, zagrałem z bardzo dobrym graczem, także ta wygrana była bardzo motywująca, dająca taką wewnętrzną, można powiedzieć, radość i pewność siebie. I trzecia gra, cóż. Druga była na Shadow Collective na dwóch busach, bardzo ciężka gra, ale udało się 4-3 wyciągnąć na breakthrough. I ta trzecia gra była na Rebellię, Key Position, Skill Conditions, Battle Line, Standard. Han Solo, Chewbacca, Finn, duża ilość Pierce'ów, Wookiee Warriorzy strzelający pierwszy strzał, dosyć spora ilość trafień, tam nie wiem czy tam było 5 czy 4, chyba tam 5 musiałem bronić, czy coś takiego, spadły 4 modele. Zaczynamy z grubej rury, z jednym oddziałem już praktycznie martwym, jednym klonem siedzącym za budynkiem do końca gry. No skończyło się tym, że Artu przeżył na jednym HP i nie było table'a, ale
No ale straty punktowe to u mnie wszystko poza artą, u przeciwnika nie wiem, zrobiłem działko. Tak, działko, bo jedno tam próbowałem gdzieś obić, ale nie wyszło. To jakieś męczenie na czwórkę. Tutaj jakieś tam też strzelanie, nie krytykale. I cóż, no nie udało się. Wiadomo, kwestia troszeczkę pecha w rzutach, ale na rzuty jakby nie były jedynym czynnikiem, prawda, ustawiającym. Czy może nie ustawiającym złe słowa, ale no przyczyniającym się jakby do przegranej. Zastanawiam się, to by była dobra gra na raport do analizy takiej pomyczowej, bo jestem ciekaw, co tam mogłem zrobić inaczej, bo nie czuję, żebym podjął jakoś dużo takich błędnych decyzji. Bardziej, że coś trzeba było zagrać inaczej. I po prostu, że to, co zagrałem, nie dawało tego efektu, jaki chciałem, żeby dało i że tam po prostu trzeba by tę grę całkowicie od nowa siąść, zobaczyć, co jest na tym rozstawieniu i tak dalej i po prostu przemyśleć, co tam można było zrobić inaczej. Także cóż, no dzisiaj 2-1 niestety. Jutro dwie gry pogramy sobie już tak czysto for fun. Także też już bez żadnego, można powiedzieć, stresu. Spróbujemy zrobić to 4-1, żeby ładnie wyglądało, żeby też swoje, że tak powiem, wygrać, ale biletu już nie będzie, także będę musiał próbować na jakimś innym turnieju. No i tutaj też oczywiście nabierał mojemu przeciwnikowi Grzesiowi, bardzo dobrze zagrał. No po prostu dobrze zagrał i wygrał, tak? No, co to dużo mówić. Mam nadzieję tylko, że teraz, że wygra cały turniej, bo jak poprzednio na Kielcach, kto oglądał, to nie, przegrałem z Mikołajem, to Mikołaj potem wygrał, więc to tak, to myślę, że to tak może wyglądać. Także no, powodzenia dla Grzesia, trzymajcie teraz za niego kciuki, bo tata niestety w pierwszej grze przegrał, także też już miał bardziej takie granie for fun. Jeśli wygrał swoje dwie gry, to chyba nawet możemy teraz na siebie zagrać. Chłopaki tam, Grzesiek, Maciek też już poprzegrywali niestety, także byłem jedyną osobą, która walczyła z Lublina jakby o 3-0, ale wiecie jak to bywa, no rzuty rzutami, decyzje decyzjami, mówię, gra w pełni do jakiejś większej analizy by się nadawała. I cóż, zapraszam do dalszej części filmu. Czyli 9:19, zaczynamy drugi dzień turnieju, także już mam wylosowanego przeciwnika, zagram sobie na separatystów tę naszą czwartą grę i standardowo po gierce coś tam o nich dowiem, jak tam wyszło, jeśli będzie na to czas, jak nie, to dopiero po tej ostatniej, piątej grze się wypowiem na temat gry czwartej i gry piątej, może jakieś małe podsumowanie, oczywiście nagram też całe zakończenie, rozdanie nagród i tak dalej, bo jeszcze nie znamy zwycięzcy, a wiadomo, że pewnie chcielibyście go poznać, także no. Przejdziemy sobie już teraz do tej giereczki. Jeszcze taka szybka, mała wstawka. Jest mała zmiana w paringach, bo z jakiegoś powodu system sparował dwóch przeciwników, którzy ze sobą grali, więc jednak zagram z Imperium, a nie z separatystami. Także tutaj taka mała zmiana. No to jednak taka mała zmiana, nie Imperium, a zagram na Rebelię. Także jeszcze większy plot twist, można powiedzieć. No, poszła jeszcze w ogóle zmiana paringów, także no bo trochę osób zdropowało. Nie wiem, na osobę z 3-0, ale to ze względu na złe samopoczucie, także trzymamy kciuki, że szybko dojdzie do zdrowia. No i teraz idę zobaczyć, z kim gram, przeniosę się już po prostu po grze, powiem to wszystko, nie? Jesteśmy po pierwszej grze dnia drugiego, niestety też nie udało się wygrać. Grałem przeciwko Battle Force'owi Rebelii, tym no, Bright Tree Village, czyli tym Ewokom. Te Ewoki tak broniły. Już pomijając to, że znowu grałem na tym samym stole, który niestety bardzo był, że tak powiem, niepremiowany dla mnie, bo tutaj jest ogólnie sporo los blokerów, heavy coverów.
a ja sobie grałem takim bardziej gunline'em na speederach, także bardzo ciężko się grało. Śmiesznie było, że Wicked 6 rund, jakby, no może nie do końca 6, bo raz tam strzelił do Artu z pudłową, a potem 5 rund się walczył z Artu, zanim go zabił, także to było dosyć zabawne. No też to, że Artu po prostu poszedł odciągnąć Wicketa, bo widziałem przy tym rozstawieniu, że chyba po prostu muszę ten Artu pójść i gramy key positions, clear conditions, tam ma te line'y, więc ten Artu tak, żeby jedną tą jednostkę jakoś ściągnąć na siebie. Miałem nadzieję, że z skirmisherów to może jeszcze w jakiś sposób z nim wygrał, ale teraz tak po namyśle to ich jednak coś mu to nie. Jakby było 6, to może, ale przy 8 z Piercem to Artu by spadł raczej na strzała. To tutaj ten, a Bark Speeder na 18 kości tak jakby, bo 3 strzelania, 5 trafień. Jeden misiek przeżywający strzał z Barka, 3 strzały z Flutera. No już tam Fluter też uszkodzona broń, więc nieco gorzej strzelający, ale... No ale jednak, no przy takiej ilości kości, gdzieś kryt, tu kryt z Piercem, to śmierć, także no, no... Inne miśki, które weszły tam do walki, to... Bo tam jedną miśką się udało chyba wejść do walki, czy dwóm? Dwóm, ale jedne tam po wejściu zostały rozstrzelane, potem drugie jeszcze wbiegły. No to tam też łącznie jakieś, nie wiem, 3 obrony, jak żyło ich 5, tam no, został lider, także też tych obron nie udało się jakby przebić się przez te obrony. No nie bardzo szło coś zrobić. Jeszcze Czubaka wylosował się jako ostatnia aktywacja pierwszej rundy z tej puli, także też nie było jakiejś opcji strzelania za bardzo niego, mimo tego, że trzymałem te speedery na początku jeszcze ten, żeby tam, no, żeby przynajmniej jednego Fluttercrafta i Barka, żeby móc jednak go ostrzeliwać, jakby się za wcześnie zaktywował i by chciał strzelić, ale to też nie wyszło. Klony miały jedną obronę pod koniec, taką mocną, ponad statystyczną, gdzie wybronili chyba tam 9 z 10, czy tam 8 z 9, tam Piercem to 2 zginęło. Potem dla odmiany wybronili 1 z 6 chyba, to już nie miało znaczenia, bo tam po prostu spadali. No tej rzuty po prostu bardzo takie niefortunne, zwłaszcza, że opening był niezły, bo tam z openingu gdzieś tam ser supportu postrzelałem, coś tam udało się parę miszków tam na starcie, że tak powiem, ukrócić, porozdawać supresy, a potem, no, no a potem już się po prostu nie przebijało to wszystko, także, no, no też mówię, rozstawienie bardzo, rozstawienie stół bardziej może, stół rozstawienie, ciężko powiedzieć, ale generalnie, no, dosyć mocno premujący przeciwnika, bo stoi sobie taki kloc, i jest punktem na key positions i, no, i miśki po prostu stoją sobie hordą za tym i fajna gra. No, mówię, nie bardzo dało się to zrobić. Też przeciwnik dobrze zagrał, także, no, także tak wyglądała czwarta gra. Zaczniemy sobie pewnie za jakiś czas piątą i wtedy powiem wam, jak będzie po piątej grze i potem nagramy, kto będzie zwycięzcą. Tomek walczy, trzymajcie kciuki za Tomka. Tomka znamy, Tomek był chyba już, tak, Tomek już był na kanale z Agnieszką, kto oglądał raport 2x2 TMB, więc tutaj powodzenia, życzymy Tomkowi, trzymamy kciuki. Jesteśmy po ostatniej grze, niestety tutaj nie udało się wygrać, 2-1 na key positions. No tutaj po prostu błąd z mojej strony. Dowódca był jakoś tak minimalnie widoczny przez IG, przez to IG w piątej rundzie już blisko, że tak powiem, końca mógł strzelić i to zaważyło o tym, że było 2-1 dla mojego przeciwnika, zamiast, podejrzę już szybko przeliczę, no zamiast 2-1 dla mnie. Także no, Artu zrobił misję, mieliśmy jeden punkt, który trzymał Boba na jednym HP i klony te jedynki i tam było 0-0. Mieliśmy jeden środkowy punkt i tam był właśnie ten IG i w oddział z Fivesem go trzymał i tutaj też było jakby 0-0. Był ten jeden punkt, co trzymał mój przeciwnik, tam było 1-0, Artu zrobił misję i było to zrobione bounty przez IG, także tutaj było 2-1. I to tak mówię, no przede wszystkim ten błąd z dowódcą. Może mogłem klonami, dwójkami spróbować się w pewnym momencie, jeszcze pod koniec szóstej rundy,
bardziej schować. Tutaj nie wiem, czy się dało, ale może się dało i wtedy też by ten oddział przeżywał, ale oni i tak mieli dosyć dużą szansę, że zginą w tej rundzie. Gdyby nie ginęli, wtedy byśmy mieli 2-2, ale przegrywałbym na straty, tak, bo ten oddział był raczej, no nie był, że tak powiem, rekompensatą punktową do straty, którą i tak posiadałem. Na pewno gra ciekawa, spoko, w miłej atmosferze, trochę się pośmialiśmy. Jeszcze było jedno, że tam Fluter mógł troszeczkę dłużej przeżyć, tam chyba o swoją jedną aktywację więcej prawdopodobnie. Czy to by dużo zmieniło? Raczej niekoniecznie. To by tam może zginęło jeszcze tam paru szturmowców, ale to też tak, wiecie jak to jest, można sobie mówić, nie? Czy tam Pierce i tak dalej, ale musiałby po prostu wykręcić. Co w sumie ci szturmowcy i tak potem za dużo, można powiedzieć, tak nie zrobili, więc raczej bez znaczenia mogła być w sumie ta jego śmierć, poza tym, że tam poszło jedno więcej w niego jakby strzelanie. No. Także teraz już się turniej kończy, zobaczymy kto wygrał, nagram wam jeszcze zakończenie, ogłoszenie wyników i no, i będziemy kończyć już ten materiał. Słuchajcie, podwójny Championship w ramach Galaktyki w Ogniu dobiegł do końca. Emocji nie brakowało, łącznie z prowadzącym. Pierwszy przypadek Vara w Legionie, więc no ale tak było, tak? Trudno. Technika i nie ma co tutaj dyskutować. Słuchajcie, wielkie, wielkie dzięki za przybycie i za fantastyczne dwa dni. Brawa dla wszystkich. Zaczniemy od razu powiem, że wszyscy wyjdą z nagrodami. Mamy na tyle kart różnojęzykowych, top 16 dostaje w języku angielskim, pozostała część ćwiczy lingwistykę, mamy karty niemiecko-francuskie z waszych ulubionych setów i każdy wyjdzie z jednym, sześcioma kartami, nie licząc jeszcze losowych rzeczy. I teraz zacznę od konkursu malarskiego i do konkursu malarskiego w kategorii momencik, master za moment, najpierw padawan, bardzo fajny poziom, mieliśmy sporo wyboru, są trzy wyróżnienia i jedna specjalna jakby nagroda. Te wyróżnienia to są do wyboru oddziały jednej z wybranej frakcji i na razie bym poprosił do siebie tutaj na ściankę Adam Nowakowski, Karol Hoffman i Kacper Włodarczyk. Weźmy te modele, chodź. Weź się kamerę. Wszystkie po jednym? Wszystkie. Proszę, na razie tak. Zaraz sędzia podejdzie do was. Widzicie te zestawy do Shutterpointa? Jeśli będą do rozlosowania, trzymajcie kciuki, to wam nagramy opening. W tej kategorii już standardem jest, że nagrody funduje, przepraszam, Jarek Wójcicki z 3D Big Prince. Byłby sobą, gdyby nie wciskał mi jeszcze ATST albo jeszcze inny, więc będziemy spokojnie, jeszcze finały przed nami, więc, ale jedna praca zasługuje na specjalne wyróżnienie i tu od 3D Big Prince jest Boba na Rancorze, karty jeszcze nie mamy, ale to się dorobi i tą nagrodę otrzymuje panowie Kacper Włodarczyk i proszę krok do przodu. W kategorii master jak zwykle ciasno i ciężko, ale rzeczywiście już na zdjęcie. Talis, nie, to nie. Dobra, słuchajcie, w kategorii master poproszę trzy wyróżnienia, czyli idę po kolei. Padme i Jan Miklas, Asoka Adrian Antolik i Mando, czyli Mateusz Dąbrowski. Zapraszam do przodu. Asasz jest i Tempest Forest z wykonaniem Kalinsa, więc... Tempest Force.
Wybieramy po jednej Mati wam. Która frakcja? Rebelia, Imperium. Ale jedna praca absolutnie była topowa. Zresztą, no możecie się domyśleć zresztą po stroju, który reprezentuje sobą Mateusz, jego wykonanie, technika malarska. Non-metallic, pancerz po prostu niesamowity. Mateusz Dąbrowski dostaje nagrodę tak jest. Przechodzimy do podium, ale zanim przejdziemy do podium, to regułą już Galaktyki jest, że zawsze jest ktoś, kto chroni nam tyłek, żebyśmy mogli walczyć z przodu. No i w tym momencie, chłopaki, musicie spojrzeć, macie. No to wymienię. Tak, to z grupy Galaktyka w ogniu. Tyły dzisiaj zabezpieczał nam Franek Dmowski. Brawo! Brawo! Brawo. Przyleciałych, to Mikołaj chyba nam przywiózł do wystawiania się, żebyś jeszcze lepiej się wystawiał. Masz voucher na zakup do Gaming Forge i jedna imperialna, bo grasz imperialną, barykada jest twoja. No i nie byłbym sobą, żeby ci nie dać fragmentacyjnego granatu imperialnego. Tak jest? Żebyś jeszcze bardziej... Natomiast jeżeli chodzi o ekipę Matisoftową, tyły zabezpieczał Paweł Marton Olęcki. Tak. Dostajesz jeszcze to, dostajesz ciach. Żeby przemyśleć swoje rozstawienia. I nie możemy nie pozbawić granatu fragmentacyjnego. Chyba tak. Chciałam, ludzie nie wiedzą. Dziękuję bardzo. Pan Siemiarki. Brawo, brawo. Ten przedmiot będzie losowany. Ma podwójne zastosowanie. O Boże. To jest doświadczony instruktor. To jest doświadczony instruktor. Tu można wlewać i pić. Bądź trzymać, bądź dolewać, w każdym razie. To jest zestaw podróży na morze. To jest taki zestaw, a w razie czego sprawdzić i rzucić. Sztućce wchodzą. Tak jest. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Dziękuję panu. Jeszcze chciałbym poprosić, zanim przejdziemy do topu, żeby przyszła tutaj na środek Justyna i Jola, bo to się rzadko zdarza, żeby dziewczyny tak fajnie, dzielnie walczyły, więc zapraszam płeć piękną tutaj do nas. Rebelia i Imperium. To poproszę Rebelia. Tak jest. Są to pudełeczka ufundowane przez Mapi 3D, obecnego tu Mateusza i Piotra Fajka. Jeszcze chciałbym gorące brawa dla Justyny i Pawła na małym piekarniku od 15 do 20. Te słynne babeczki były pieczone, a już Justyna się odgraża, że na kolejną będą jeszcze inne. Wielkie brawa! Nie mówię o pomocy ze strony Oli, która drukowała, pomagała, to w ogóle jeszcze na końcu podziękuję, jak nie zapomnę. Grzesiu, pamiętaj. Dobra, to wy chłopaki jesteście doświadczeni w tych sprawach. Top 4, który turniej? Matisoff? Najpierw może grać. Dobrze. Z grupy Galaktyki w ogniu, miejsce czwarte, Michał Gołębiowski. Stajemy tu. Set kart, proszę bardzo. Dobrze, czekamy. Top 3. Miejsce trzecie, Józef Kula. Dobrze, i za trzecie miejsce mamy. Nie wiem, dlaczego Rebel tak wciska nam Marvela. Wiem, Adam, przepraszam, to jest bardzo dobry system, ale tak, no ale muszę. Więc to jest top trzecie. Przesuńcie się, chłopaki. Dobra, drugie miejsce. Miejsce drugie, Oliwier Mroczkowski. Miejsce drugie,
zdanie, tak? Trzy kosteczki takie unikalne, boks i statuetka. Stajemy sobie tutaj. Dobrze. I uwaga, zadam fanfary, poproszę. Michał Ławniczak! Może nie pół godziny, ale muszę powiedzieć. Bitwa była zresztą na Steamie, nie wiem czy można ją prześledzić, ale już tam ktoś mówił, że była naprawdę niesamowita. Naprawdę niesamowita. Ja już w pewnym momencie, Michał się załamał, kiedy stracił oddział Magna Guardów. Ja już nawet mówię, Michał, to chyba nie ma sensu dalej grać, ale zgodnie z zasadą Kalisa ciśniemy do końca. Sytuacja się odmieniła, ja zrobiłem błąd, nie doleciałem, później naprawiłem go. I już cieszyłem się, że gram o finał. Niestety sygnał ze streama był taki, że Kalins próbował wcisnąć jednego surdża za dużo. Nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz. Kurde, sorry bileciku. No niestety, ale nie. Słuchajcie, gramy, sam mówię, że gramy fair. Nie ma dyskusji. Był VAR. W ogóle nie ma tematu, więc naprawdę niesamowita bitwa. Tym bardziej strasznie się Michał cieszę. Znamy się od wielu lat jeszcze w Rotrze. Skopim tam tyłki. Ja jeszcze spróbuję o swój bilet powalczyć. Jeszcze raz wielkie gratulacje! Czyli tutaj są dla pierwszego miejsca zostawię, do czego powiem. Tutaj wszystkich imperator. Tak jest, proszę bardzo. Tak wygląda, słuchajcie, top 4 Galaktyki w ogniu. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Jeszcze obrońcy Galaktyki. Gdzie są nasi obrońcy Galaktyki? Za dużo tych emocji. Kto był z Galaktyce? Paweł? Nie, ja byłem w Matisowcie, Franek. Dziękuję. I statuetka na ciebie. Tak jest. Dziękuję. Matisow, miejsce czwarte, Filip Bukić. Filip, który się okazało, że rzutem na taśmę się załapał, już nie było miejsca, później zaczęli ludzie drogować. Tak, piękne po prostu. Przesuń się kawałeczek i czekaj. Miejsce trzecie. Miejsce trzecie, Grzesiek Kaliński. Mieliśmy, tak ustawialiśmy, tak oszukiwaliśmy. No wiem. Że w końcu się tak. Miejsce drugie, Kołczański! Tak? Dobrze. Dobra. No i uwaga, miejsce pierwsze, tak samo jak fanfary, werble! W Shatterpointa, zostawcie Legion w spokoju. Mam pytanie, czemu nie Ewoki? No właśnie Ewoki. Czemu nie Zeonozjanie? To jest właśnie specjalista od Ewoków, więc no, słuchajcie, proszę bardzo, wielkie brawa. Dobra, mamy? Dobrze, teraz tak, na samym końcu, teraz bym poprosił top 8, z jednego i z drugiego. Miejsce piąte, Aleksander Bertyński w grupie Matisow. Nie ma Aleksandra, odkładamy. Niestety, wtedy zdrowotne. Miejsce szóste, Daniel Gronowski. Jedźcie od razu, siódemka. Od razu będę czytał, dobra, wiemy tak brawa wszystkim na koniec. Dobra, proszę bardzo. Łukasz Majewski, Krzysztof Belczyk, Mateusz Noecyc, Hubert Stencer, Sebastian Pośniewski, Jakub Bielecki, Łukasz Kur, Janek Lesisz, Mroczny, proszę, Kemon,
co? I jeszcze. Może po prostu podejdę za chwilę. Grupa GWO. Dobra, to ja tutaj wrócę sobie na swoją pozycję. Ojciec założyciel Michał Kalin-Skaliński. Krzysztof Trojanowski. Darek Wójcicki. Poczekaj. Krzysiek Trojanowski nie ma, bierzemy dla niego. Dobrze. Jarek Wójcicki. Anta Skaulakis. Szymon Koczowski. Poczekaj. Mantas, set for you. Thank you for coming. Gratulacje. Jedziemy. Piotr Jabłoński, Jan Miklas. Piotr Jabłoński i Piotr jeszcze raz za grę. Jan Miklas. Proszę bardzo. Tak jest. Arwydas Ciegis. Arwydas. Thank you. Thanks. Maciej Filo. Oh yeah. Grzegorz Gabryś, Sebastian Polanica i Mateusz Dąbrowski. Brawa na wszystkich! I mroczny jest z tyłu. Tak. Dobra. Proszę się bardzo. Dzięki. Dobra, słuchajcie, pozostałe miejsca od 17 do ostatniego. Na samym końcu każdy podchodzi i bierze po jednej karcie oraz ci, co są po raz pierwszy na turnieju organizowanym przez Galaktykę, dostają podstawkę pod herbatę, wodę, piwo, w tej kolejności skreślać jak trzeba z logo swojej frakcji, ale tylko ci, co są pierwszy raz. Dobra, numer 16 ja losuję. Kemot. Brawo! Super. Karol Hoffman. Złapałem. Karol. Złapałem. Adam Świderski, ale nie wiem, czy będzie. A nie ma go, ma dropa, tak? No ma dropa. No to 25. Adam. A czekaj, dobra. Adam jest po raz pierwszy na turnieju. Niech ma. Dobrze. Tak, to Wojtek weźmie. Dzięki bardzo za to. Adam L. Adam Nowakowski. Nie, no Adamie, no nie mogę ci tego zrobić. Nie? Wybuki? Aha, nie. Albo granat. Tak jest. Gra o tron. Łukasz Kur. Łukasz Kur. Proszę cię bardzo. Michał Mroczny-Wiśniewski. Co, nowa seria na kanale? Grać Marvela. No cóż, jak trzeba, to trzeba. A moment, nie, teraz pójdzie ten, boks. Dobra. Remigiusz Klarkowski. Remigiusz Klarkowski jest. Jedna frakcja. Wybieraj sobie Rebelia i zestaw sylwetek do naszych super. Tak jest. Daj następny numer. Dobra, też pudełeczko. Paweł Oleński. Brawo. Wybieraj frakcję. Pudełeczko. I znaczniki do sylwetki. Proszę bardzo. Poję, dzięki. Wracamy. Filip Wukicz. Gdzie jest Filip? Proszę bardzo. Hubert Stencel. Adrian Antolik, pudełeczko. Zapraszam, wybieraj frakcję. Kuba Bielecki. Też frakcja. Tak, i jeden do miarki ruchu. To sylwetki. Tak. Kuba. Kuba Bielecki, wybierasz sobie. Janek Gresisz. Wszystko? Wojciech Jankowski. Nie wskazałem, no ale Wojtek Jankowski, tak, proszę bardzo. Zacząłeś grubo, nie wiesz. Marvel. Arwydas. Let's go. Teraz pudełeczko. Piotr Jabłoński, zapraszam po pudełeczko. Wybieraj. Imperium. Proszę bardzo. I znacznik, jak masz, to zostawiasz. Tak jest. Gra o tron. To Michał Ławniczak. Proszę. Już poleciał. A co to? Losowanie. Aha, dziękuję. Mateusz Dąbrowski. Dziękuję. Za
strój bierzesz granat. Dobra, niech ci będzie, przekonałeś mnie. Super. To ten, żeby miał jakby pocieszenie. Daj mi zestaw jeszcze tak. Tak. Pocieszenie. Nagrodę pocieszenia otrzymuje Józef Kula. Naprawdę pocieszenie. Wracamy do granatu. Michał Gołębiowski. Proszę bardzo. I jedziemy. Oliwier Mroczkowski wychodzi z protokołu. Wracamy do granatu. Dawid F. Teraz pudełeczko. Maciej Filo Związko. Szczęśliwa 13. Pudełeczko. Bardzo. Grzesiu, tak? Tam jeszcze są te niesamowite zabawki, takie lupery. Lupery to było, tak. Postarajmy się to wydać. Co teraz? Marvel. Mikołaj Dworszczak. Mikołaj, wstawaj, przejdę do ciebie, proszę bardzo. I chyba było jeszcze ze dwa pudełeczka, proszę bardzo. Mantas? Mantas. Grzegorz Gabryś. Proszę, wybierasz sobie pudełeczko, z którego zostało. Republika. Tam jest Republika? Jest Republika. Pytanie do wszystkich, losujemy dalej? Galaktyka w ogniu, jeden numer. Z puli galaktyki, czyli jeden numer. I dołożę do tego to. Lupera. Aleksiej Kuncewicz. Dobra, jedno pudełeczko otrzymuje Michał Kalisz. 17. Wojtek Młynnik. Jest Wojtek? Jest. Wojtku, wybierz sobie. Od razu kolejny Jarek Wójcic. A co to jest? Pudełeczko z logo frakcji, jeśli jeszcze jest twoje. Zabierasz i znaczniki nie ma. Czy ktoś grał Shadow Collective? Jest? Zapraszam, Daniel. To musimy po prostu uczcić. Wielkie brawa. O! Jeszcze Chris grał. Shadow Collective? Gdzie jest Chris? Daj mi jeszcze ten... Chris? Proszę bardzo, do ciebie. Dzięki bardzo. Dobra, i ostatni Shadow Collective. To zostawiamy już na... Chyba, że ktoś... Dobra, słuchajcie, wszystkie nagrody poszły. To co, zapraszam w takim razie... pierwsze, wszystkie osoby powyżej 17 w górę. W dół. 17 i niżej. I bierzemy po jednej, chłopaki, pilnujcie po jednej. Może raz? Mamy już całość jakby za sobą, więc przeszedłem sobie do tego troszeczkę cichszego pomieszczenia, żeby nagrać wam małe podsumowanie. Także jeśli chodzi o turniej pod względem, że tak powiem, gier, no to niestety no, 3 przegrane, 2 wygrane, nie udało się tego, że tak powiem, celu osiągnąć. Fajnie, że jakieś doświadczenie wpada, nie, cały czas jakby nie patrzeć, uczymy się grać, poznajemy nowe tam rozpiski, nowe te, że tak powiem, możliwości, co oni tam mogą, potrafią i tak dalej. Więc mimo tego, że można powiedzieć, że trochę takie małe
może nie do końca zawiedzenie, ale bardziej niedosyt został po tym turnieju, więc jeśli chodzi o grę, tak to wyglądało. Jeśli chodzi o sędziowanie, to wszystko super, mega sprawnie tutaj sobie chłopaki radzili i jak była decyzja jakaś kontrowersyjna, czy coś trzeba było pomóc, to wyznaczenie na przykład pola widzenia, czy po prostu jest cover, czy go nie ma i tak dalej, bo to się zdarzało. Też sędziowie bardzo szybko reagowali, przychodzili, także naprawdę tutaj szacunek dla chłopaków za robotę. Był też stream, byłem na streamie, podobno jest chyba zapis, nie wiem, czy na Twitchu, czy na YouTubie. W każdym razie, jeśli to znajdę, to spróbuję wam to podlinkować, będziecie mogli ewentualnie zobaczyć to pierwszą grę, jeśli ją przegapiliście. Nie będę spoilerować wyniku, może jeszcze sobie nie sprawdzicie na tej stronie turniejowej. Jeśli chodzi o samą organizację, to naprawdę chłopaki robią świetną robotę. Jest, że tak powiem, zestaw startowy, w którym dostajemy wodę, jakiegoś batonika. Dostaliśmy nową też tackę, także w ogóle, no tutaj dla mnie to jest, że tak powiem, taki wyznacznik, myślę, dobrych turniejów. To są właśnie tutaj chłopaki, co organizują z Warszawy te galaktyki w ogniu, tak jak dzisiaj był ten Galaktyka i Matisoft, to mogę śmiało, myślę, powiedzieć, że jeśli mamy sobie stawiać jakieś wymagania, to żeby być właśnie tak jak najbardziej, jak właśnie chłopaki pod względem organizacji, więc myślę, że tutaj w tę stronę bym się bardziej, że tak powiem, udał. I jeszcze raz naprawdę chłopaki, tutaj już do was mega, mega duży szacunek i brawa, naprawdę świetny turniej, już tam atmosfera, nie atmosferą, że też w ogóle fajni ludzie się trafili, nie tam do pogrania, że i pogadać można było, pośmiać się i tak dalej, to organizacyjnie naprawdę wielki szacunek, super sprawa. No i jeśli ten film się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale i widzimy, słyszymy się w kolejnych filmach.